szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Chwała Tobie, Królu wielbów. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pomódl się o to, czego nie chcesz wcale, czego się boisz jak wiewiórka deszczu, przed czym uciekasz jak gęś coraz dalej, przed czym drżysz jak wiesiące bez podpinki zimą, przed czym się bronisz obiema szczękami. Zacznij się wreszcie modlić przeciw sobie o to największe, co przychodzi samo. Umiłowani Chrystusie, bracia i siostry, tak bardzo jakoś te słowa zaczerpnięte z wiersza księdza Jana Twardowskiego wibrują w moim sercu, rezonują, gdy czytam dzisiejszą liturgię słowa, a szczególnie Ewangelię. W tę uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Bo gdy tak sobie po ludzku pomyślimy, my owszem, moi drodzy, jesteśmy już do tych wydarzeń wszystkich przyzwyczajeni. Tyle razy o tym słyszeliśmy. 2000 lat już ta tradycja jest przekazywana, ewangeliczna, z pokolenia na pokolenie, jak to było z poczęciem Chrystusa, jaka rola była w tym wszystkim Józefa, jako opiekuna. My już swoiście jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale on, patron dnia dzisiejszego, przeżywał to po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy i jedyny i miał prawo się lękać, miał prawo czegoś nie rozumieć, miał prawo czegoś wcale nie chcieć. Był człowiekiem rozmodlonym, modlił się, ale modlił się pewnie o coś innego. O piękne, małżeńskie, szczęśliwe życie, a nie o to, czego nie chciał wcale. Czego miałby się bać, przed czym uciekać, przed czym drżeć. Wcale nie było mu łatwo. I właśnie o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Ale wszystkie te trudności pokonał i dzisiaj staje przed nami jako mistrz i wzór do
naszego życia, abyśmy go naśladowali. Bo zobaczmy, drodzy, już początek dzisiejszej Ewangelii to ogromnie trudne wydarzenie. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, matki Jezusa, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Z takim wielkim i trudnym doświadczeniem Józef musiał się już skonfrontować, zderzyć swoiście od samego początku. Maryja w chwili zwiastowania otrzymała od Boga piękną misję, lecz niezmiernie po ludzku trudną. To wydarzenie zatopione w głębiach Bożej mądrości trwało krótko, ale o wiele dłużej musiał borykać się z jego skutkami święty Józef. Czytamy, że był człowiekiem sprawiedliwym, lub też można przetłumaczyć człowiekiem prawym, prawego serca. A więc człowiekiem, który żyje zgodnie z prawem Bożym. I właśnie ta jego prawość, ta jego uczciwość, ta prostota serca jeszcze komplikują krytyczność tej sytuacji, przez którą ma przejść. Tak bardzo mi się podoba takie zdanie, właściwie dwa zdania zaczerpnięte od świętego Jana Pawła II, który o świętym Józefie pisze tak. Nie dziwmy się, że Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec cudownego poczęcia i macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące pytanie, jak to się stało, szczególnie u początku. Ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej dla siebie sytuacji. Jeszcze raz zechciejmy sobie to jakoś uświadomić. My już po latach wiemy, na czym to polega, tyle razy o tym słyszeliśmy, ale Józef przeżywał to po raz pierwszy i nie wiedział, jak ma się zachować. Szukał, jak mówi święty Jan Paweł II, odpowiedzi na to dręczące pytanie. Jak wyjść z tej trudnej sytuacji? A że był człowiekiem prawym, to znał prawo Starego Testamentu. A co w Starym Testamencie czytamy? Oto przecież jego żona jest już brzemienna, a on jest pewien, że nie jest ojcem tego poczętego dziecka. A zatem był zobowiązany donieść o tym odpowiednim władzom. Takie było prawo. Zechciejmy sobie może odszukać Księgę Powtórzonego Prawa w Starym Testamencie. To jest rozdział 22. I tam czytamy następujące słowa. Jeśli ktoś poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem zbliżywszy się do niej, powie, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa, to wtedy ojciec i matka tej młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta. Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, to wyprowadzą tę młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężczyźni tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie. Bardzo twarde, rygorystyczne prawo mojżeszowe. No i tu właśnie zaczyna się dramat Józefa, bo jeśli pomimo wszystko zaakceptuje brzemienność Maryi, to naruszy prawo, wprowadzając do rodu Dawida nieślubne dziecko, a tego nie wolno było czynić. Jeśli zaś nie zaakceptuje tego dziecka, które nie jest jego, to problem stanie się jeszcze bardziej potworny, bo Maryja będzie publicznie oskarżona i zostanie skazana na ukamienowanie.
bo czyż będzie mogła udowodnić swoją niewinność? A Józef wiedział, że Żydzi są nieugięci w tej kwestii. Być może widział nawet jakieś ukamienowanie cudzołożnej kobiety w swoim miasteczku, w którym przecież nie brakowało niskich instynktów. Pamiętamy taką scenę z Ewangelii, że gdy Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, on, powiedzielibyśmy, ziomek, prawda, krajan, to oni go wyrzucają z synagogi, wloką go, chcą strącić ze zbocza, na którym zbudowane było to miasto. I on w ostatniej chwili się wyswobodził i przeszedł między nimi. Józef mógł wyobrażać sobie, jak owi mężczyźni chwytają Maryję, prowadzą nad strome zbocze góry i spychają ją w przepaść. A tam, jeśli ona nadal jeszcze się porusza, dobijają ją kamieniami i pozostawiają jej ciało na pastwę dzikich ptaków i zwierząt, bo ten, kto, na kim wykonano wyrok ukamienowania, nie miał prawa nawet do bycia pochowanym, pogrzebanym. Tylko dzikie zwierzęta rozszarpywały potem to ciało. Józef jako człowiek sprawiedliwy, jak czytamy, człowiek prawy, nie chciał narazić jej na zniesławienie, a więc co mu pozostaje? Mógł jedynie opuścić ją potajemnie. Tylko tyle i aż tyle. Wtedy wszyscy będą myśleli, że to on jest tym złym człowiekiem, złym mężczyzną. Bo wykorzystał młodziutką, niewinną dziewczynę i porzucił w momencie, gdy ona najbardziej potrzebowała zabezpieczenia, ciepła, opieki i wsparcia. Wszyscy będą obwiniać Józefa i nikt nie powie złego słowa o Maryi i jej dziecku. Ale przepisy prawa nie zostaną naruszone. Chociaż też nie do końca, moi drodzy, bo tam była, jak wiemy, taka maleńka klauzula, taki wyjątek, że w pewnym momencie wobec nacisku Żydów Mojżesz dopuścił tak zwany list rozwodowy. W skrajnych przypadkach można było rozstać się z własną żoną, ale trzeba było i tak podać prawdziwe argumenty, prawdziwe przyczyny. A co miałby, jakie przyczyny podać Józef? On jako człowiek prawdomówny, prawy i sprawiedliwy. Jakie racje mógł podać, żeby nie skłamać, a więc i to wyjście było trudne. Przez chwilę też spróbujmy sobie wyobrazić, co musiała przeżywać Maryja w tych dniach. Z łatwością musiała odczuwać i wyobrażać sobie, przez jakie piekło musiał przechodzić jej mąż. Ale jakże mogła mu wyjaśnić sprawę tak niewiarygodną? Czyż Józef będzie w stanie uwierzyć w coś, w czym nie ma absolutnie nic z ludzkiej logiki? Niektórzy mistycy piszą, że milczała Maryja i milczał Józef. Zresztą wiemy, że w całej Ewangelii, w czterech Ewangeliach nie ma ani jednego słowa wypowiedzianego przez Józefa. Są opisywane jego czyny, ale on nie wypowiada ani słowa. Milczała Maryja i milczał Józef, a było to milczenie niełatwe. Oboje głęboko wierzyli w Boga, ale czyż Bóg może wymagać ciągłego poruszania się w ciemnościach? I zobaczmy, ta postawa Józefa, ta postawa wielkiej wrażliwości wewnętrznej, postawa zawierzenia Bogu, tak jak słyszeliśmy też dzisiaj w czytaniu z listu świętego Pawła do Rzymian, że on wbrew nadziei uwierzył nadziei. To zdanie jest tutaj stosowane, aplikowane do Józefa. On wbrew wszystkiemu zawierzył Bogu, że Bóg doprowadzi tę sprawę, tę historię do końca.
I rzeczywiście tak było, bo gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się. Przede wszystkim się nie bój, nie lękaj. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Ona porodzi syna, ale to ty nadasz mu imię. Imię Jezus, czyli Bóg zbawia. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zobaczmy, jak cudowne jest to przesłanie anioła, które ukazuje się Józefowi, aby rozwiązać tę trudną sytuację. Nie bój się. Nie bój się. Możemy dzisiaj uczyć się od świętego Józefa właśnie tej postawy, aby być odważnym w wyznawaniu naszej wiary, aby się nie lękać, nie bać. Tylu jest wciąż proroków nieszczęścia, z tylu miejsc, z tylu słów słyszymy, że jest źle, będzie jeszcze gorzej. Mój Boże, czy były kiedykolwiek na świecie łatwe czasy? Nigdy takich nie było. Józef dzisiaj, święty Józef, przypomina nam, że Bóg w swej opatrzności wciąż czuwa nad swoim ludem. Nie bój się, nie lękaj się. Chociaż nie ty jesteś ojcem, to właśnie ty nadasz mu imię, a nadać komuś imię w świecie biblijnym znaczyło dużo więcej niż teraz u nas w naszej kulturze. Imieniem bowiem definiowało się kształt życia człowieka, któremu to imię się właśnie nadawało. Józef miał nadać imię komuś, kto będzie realizował misję tak wielką, że ani jego umysł, ani serce, ani emocje, ani uczucia nie były w stanie objąć wielkości ani głębi tej misji. Ale zaakceptował wolę Bożą. Nie dlatego, że ją rozumiał, bo już tu dość długo mówimy, że nie wszystko rozumiał i się obawiał. Ale ostatecznie zwycięża w nim odwaga, męstwo i akceptuje wolę Bożą, nie dlatego, że ją rozumie do końca we wszystkich punktach, ale dlatego, że jest ona właśnie wolą samego Boga. Święty Józef czuje, że są sprawy po ludzku niewytłumaczalne w danej chwili. I trzeba czasu, cierpliwości, głębokiej wiary w Boga, w dobro złożone w człowieku, aby je pojąć. Boże sprawy dokonują się powoli, ale skutecznie. Bóg się nie śpieszy. Bóg ma czas. To Bóg stworzył czas. Bóg jest Panem czasu. On zachęca nas jedynie do coraz głębszego zawierzenia Jego słowu i Jego przymierzu, jakie zawarł z człowiekiem. Moi drodzy, kończąc, jeszcze dwie dosłownie myśli zaczerpnięte z Jana Pawła II. On, jak wiemy, napisał wiele dokumentów, wiele pięknych encyklik i zachęt o świętym Józefie. W jednej z nich pisze tak, że świętego Józefa najbardziej on jako papież ceni za dwie rzeczy. I myślę, że tego możemy się uczyć i sobie to jeszcze głębiej przemyśleć w ciszy naszych rekolekcji, w tym trzecim już dniu rekolekcyjnym. Pierwsza rzecz, za którą święty Jan Paweł II najbardziej ceni świętego Józefa, to jest bycie dyskretnym powiernikiem trudnych tajemnic. Bardzo mi się podoba. Dyskrecja. Umiejętność bycia dyskretnym powiernikiem trudnych spraw, trudnych tajemnic. Pytajmy o to siebie, tak przy okazji. Jak nam to się udaje w życiu? Gdy, nie wiem, dowiadujemy się czegoś ważnego, gdy ktoś nam zwierza jakiś swój sekret, tajemnicę, coś wrażliwego, co z tym robimy? Czy potrafimy zachować tę tajemnicę dla siebie, potrafimy pomóc, pomodlić się, czy też niestety, jak to czasem bywa, gdzieś nas tam kusi, aby ją jeszcze rozpowiadać, przekazywać dalej, a ona już w innym kontekście brzmi zupełnie inaczej.
Ktoś tego już nie zrozumie, a przede wszystkim może czuć się zdradzony, że On nam powierzył jakąś tajemnicę, a myśmy tej tajemnicy, tej dyskrecji nie dotrzymali. Święty Józef uczy nas tej dyskrecji w byciu powiernikiem trudnych tajemnic. I druga, ostatnia rzecz, to święty Jan Paweł II mówi, że niezwykle ceni Józefa za głęboką zażyłość i intymność relacji z Bogiem. To jest to zawierzenie Bogu. Intymność i zażyłość relacji z Bogiem. On w tych wszystkich sytuacjach, które opisuje Ewangelia, które go spotykają trudne, on się nie miota, nie biega, nie lata, gdzieś nie opowiada. Ale on przeżywa to gdzieś wszystko w głębi serca, zatopiony w życiu Bożym, tam szukając w swoim sercu światła Ducha Świętego. Ta zażyłość intymności z Bogiem. Pytajmy o to też w czasie tych rekolekcji, bo ta zażyłość relacji z Bogiem dla nas to jest pytanie o stan naszej modlitwy. Stan naszej spowiedzi świętej, sakramentów, mszy świętej. Stan naszej takiej wewnętrznej gorliwości, przylgnięcia do Jezusa, do Boga, tak do końca, zawierzając Mu całe nasze życie. I prośmy gorąco, drodzy, szczególnie w ciszy tej Eucharystii, ale i w całym Wielkim Poście i w całych rekolekcjach o to, byśmy coraz piękniej potrafili uczyć się tych wspaniałych postaw odwagi, dyskrecji, czujności, wrażliwości i zażyłości w relacji z Bogiem od świętego Józefa.